Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Skorpio, a to jest już kolejna seria z Gothic 2, Noc Kruka. Co mogę o tej grze powiedzieć? To jest kontynuacja Gothica pierwszego, którego nie wiem czy zrobię, ale znam mniej więcej fabułę jedynki i fabułę dwójki, zresztą znam już fabułę całego Gothica, ale no chcę go zrobić po prostu dla zabawy po prostu. Dlatego zacznijmy już nową grę. Nagrywam to po raz drugi ten pierwszy odcinek, bo ostatnio mi nie wyszedł, ponieważ nie było mnie słychać i dźwięk się odbijał. Więc no niestety 20 parę minut poszło na marne. Jedziemy z tym koksem. Więc jak tu pominę i jedziemy z koksem. Jesteś już. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. A cóż to za niebezpieczeństwa, mówisz? Zaraz się dowiemy. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie. Przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Smoczki! Nawet te niedobrze. Potężne prastare istoty. No to mamy zagrożenie totalne. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Co to za armia? Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd. Oho, ja. W górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Kurde. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. No mnie też, do nagrywania przede wszystkim. A zatem, co mamy z tym zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc i nosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem i Nosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka i Nosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. No to mamy problema. Co to za artefakt, panie? Czym dokładnie jest Oko i Nosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. No jasne. A właśnie, dlaczego oni by mi to mieli dać? Co ja takiego im zrobiłem dobrego? Dlaczego paladyni mieliby mi dać Oko i Nosa? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś śniącego. Oh yeah. Gdybyś nie był ulubieńcem bitches bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka i Nosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko i Nosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Dobra, czyli trzeba się udać do miasta. Ale jak? Jak mam jak się tam dostać? Dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże. Z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Zabrali mi mięśnie, jestem słaby. Zup. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Dobra. Całą wieżę mogę ci ograbić. No to wiś to wio, kurde, drogę najszybciej, stąd. Jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Great, bitch. Nie zdrać nikomu.
że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. A dlaczego? Czemu? Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. No to jazda, kurde. Sartupko. Fajnie, fajnie. Możemy w końcu się poruszać. Fajnie. Ja sobie zapiszę, to już oczywiście nagrywałem wcześniej ten pierwszy odcinek, który mi nie wyszedł, dlatego już tutaj mam nazwę ustaloną. I jedziemy z koksem. Tu mamy jakąś kratę, nie wiem co tam w tym jest, jakaś skrzyniencja. Stół runiczny. Czym? I don't know. Czym? I don't know. Yeah, miksturka, którą się będę mógł wyleczyć, ale no niestety nic z tym nie zrobię, bo mam full HP. Powiedział nam Xardarz, żebyśmy przeszukali całą wieżę, więc ją przeszukujemy, penetrujemy. Co do kawałka. O, jakiś kawałek kamienia. Jakie chińskie hieroglify, o chuj. Nie przeczytam nic i nie zrozumiem. Ale kominek, muszę odpocząć na chwilę. Przebiegłem zaledwie dwa metry i kurczę, jestem zmęczony. Nie ma opieprzania się, Bezio. Do roboty. O, kuchnia z okrasą. Nie, nie umiem gotować. O, fajna pałka. Chyba mu przyłożę. E, Xardupko! Masz tu po dupsku. Hej, uważaj! A chcesz jeszcze raz? O, masz! Czekaj, tylko. Nie, nie chcę spać. Nie zaczynaj. O, w mordę. Nie! No super, teraz tylko muszę lizać podłogę przez pół minuty. Ja chcę wstać! Wstawaj, Bezio, i to jak najprędzej. Widzicie, do Xardasa nie należy bić albo cokolwiek z nim złego robić, bo normalnie tak właśnie skończycie, albo nawet gorzej, jeżeli zaczniecie go normalnie masakrować. Co się stało? Mam kaca. Nie no, żartuję. Jedziemy na górę. Fajny kominek, tylko nie wiem co z nim zrobić dalej. Na górze są same pochodnie, schodki okrągłe, obrotowe. Miksturka. O, tu jakiś fajny krajobraz. Tylko co na nim jest? Przybliżymy się. Jak mnie mam, to są jakieś kobiety, bo noszą sukienki. Tak, już rozpoznaję. Tam jest jakieś miasto, a tak żółto jest tylko dlatego, że jest zachód słońca na tym obrazie. Ups, chciałem nacisnąć F, a nie Escape. Dobra, jedziemy dalej. Piekło tam jest. Nie należy tam się modlić do tego Beliara, bo to jest samo czyste piekło. Zapamiętajcie to sobie. Jakieś kluczyki tu też znalazłem przed sekundą. Jak chcecie, to sobie możecie czytać te pierdoły, które no nie, po części są skuteczne, ale dla mnie są czyste pierdoły. Ale ja to czytam dla expa wyłącznie. Żeby, wiecie, się naexpić. Bo bez expa nie ma życia. Dobra, tu mamy skrzynkę. Otwieramy ją. A w niej co? 5 sztuk złota, czar światła, wytryszki i sztylecik. Początkowe itemy, tak zwane. Tu mamy kolejną księgę, właściwie już ostatnią. Dobra, jedziemy z koksem. Tak jak powiedziałem, nie będę się modlił do Beliara. Kurczę, sorki za ten oddźwięk, bo przytrzymałem kilka przycisków naraz. I tak się właśnie ten dźwięk wydobył. Jedziemy teraz na dół. Przeszukaliśmy już pierwsze piętro i drugie. Na parterze też będą jakieś ciekawe rarytaski. Spokojnie. O, tu mamy kolejną skrzynkę, tym razem nie trzeba wykorzystywać klucza, pochodnia, 10 sztuk złota i kolejne czary, mary, pokus, pokus i dalej nie będę się wypowiadał. Takie mamy podstawowe itemy, nie będę się tutaj tak dość wypowiadał na ten temat, bo zaczynamy dopiero, więc trzeba zbierać wszystko, co tylko leży. Bo cokolwiek zbierzemy, będzie już tylko nasza. Co z tym zrobimy, to już nasz w tym interes. Złoto. Przeszukamy całą wieżę. No bo ja mam wieżę obcykaną, to wiecie, sobie ją przeszukam.
tak na wszelki wypadek chcę sobie złotko wziąć. Złotko jest. Trochę dziwnie zebrałem. Skaczemy. Mogę już w sumie tą pochodnię zgasić. Mamy zielska. Nie wiem, jak ja je mogę widzieć, skoro jest tak ciemno, ale widzę je. Mam ten dar. Pas siły. Premie do siły plus 5. Pięknie. Teraz już podpakowaliśmy lekko mięśnie, ale to za mało. Tutaj trzeba naprawdę będzie się podekspić i to tak porządnie, żeby każdemu móc skopać dupsko. Zapiszemy sobie gierkę. Wiecie, jest taka zasada, że trzeba często zapisywać grę, bo jak może się cokolwiek i kiedykolwiek stać, to po prostu płacz na ryju i nadrabiać straty. A tak to jak się zapisze przed planowanym bądź nieplanowanym ataku na coś, nie wiem, albo jakąś misję, to zawsze warto to po prostu zapisać, żeby te postępy były. No i co z tobą zrobić, biedne owieczko? Chyba cię skatuję. I raz, i dwa, i trzy. Skatowane. A, chciała mi spieprzyć bidulka. Yeah, mięsko dla mnie. Dziękuję. Tam mnie nie obchodzi jakiś wodospad. Niech sobie leje. Tu mamy młodego wilczka na myśl. Jep, 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 jebut, jebut. Pięknie. Au! Też umiem być. Wilka umiem wyć, chociaż mi się nie chce wyć. Idziemy sobie teraz do takiej mini jaskini. Wow, 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 a ten kurde walczy z Yankeesami. Trzech na jednego. Kto wygra, kto wygra? Już sobie wyobrażam, kto wygra. Patrzymy na ten fight. Pan jaki koleś sobie radzi nieźle. No, jeszcze nie wykończył ostatniego. Jedna bestia mniej. Jedna bestia mniej. No pewnie, że jedna bestia mniej, a coś ty myślał. Ty, stary, co ty robisz? Ty mi masz tu nie skak... Ale drgał trochę dziwnie. Dziwnie trochę przeszedł, ale na to już nie zwracam uwagi. Dlatego to oleję. Jeszcze coś tu chyba mogłem sobie zebrać. O, siekierka. No, nie użyję, mam za mało powera. Za mało jadłem. To zaraz, w końcu było 3 goblinów czy 4, bo ja już... Nie, 5 było. O, jak miło. To było 5 na jednego, a nie 3 na jednego. Przepraszam. Ale widziałem tylko 3. To pewnie 2 musiał już ubić, zanim ja to zobaczyłem. Dobrze, pogadamy sobie z tym człowiekiem o nazwie Kavalorn. Jo, ziomek! Jakieś kłopoty? Ja chyba to cię diabła, pamiętam. Nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila. Ja ciebie znam. Ta. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Ja, żebrak! Jeszcze ja nie jestem jakimś bezdomnym żebrakiem. Co ty? Ale ostrzały owszem. Jo, ziomek! Tak, nazywasz się Kavalorn, tak? A, nie zapomniałeś miałem o mnie? Miałem się odbić porządnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Będę szczery z tobą, do bólu. Idę do miasta. Do miasta. No. Ach, jaki też śmiech. Do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Co? Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Szczerze to ja nie wiem. Ale masz z tobą pogadam, ciemek. Pancerz. Kopę lat normalnie. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Miło, miło. Co robisz u magów wody? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Przecież ja ich zdradziłem. To niemożliwe, fajnie. Powiedz mi coś więcej. Co tam o tych magów wody? Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Takie pytanie. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. Może pozwoli ci wstąpić do kręgu. Bardzo potrzeba nam dobrych ludzi. Będzie miło i przyjemnie. Czy ty i twoi ludzie nie byliście czasem przeciwnikami magów wody?
Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego ani starego obozu. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Aha, no to fajnie, żeś do nich dołączył. A ja jestem zdrajcą. Jak co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinus. Dobra. Spoko. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Szczury. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Bardzo nie uważałem i dostałem w czaszkę. Tak, nie w czaszkę. Nie wiem, teraz odzyskać swoje rzeczy. Ja sobie teraz walnąłem. Wow. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Tak. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. No sam tchórzamy. Bandyci to zawsze byli tchórze. Ale ja ci pomogę. Pan będzie zawsze chętny do pomocy. Ale sądząc po twoim mizernym wyglądzie, mogę powiedzieć, że od tygodni nie miałeś w rękach prawdziwego miecza. No wiesz, no cóż, machałem tym. Muszę tamtym. Chyba przyjąć twoją ofertę. Nie mam zbyt wiele czasu. Dobra, słuchaj. No ja w dole tej ścieżki jest jedna z tych brudnych dziur, w których ukrywają się bandyci. To te łotry ukradły moje rzeczy. Daj znać, gdy będziesz gotów. Ruszymy za tymi szczurami. Daj mi tylko coś lepszego. Potrzebuję lepszego sprzętu. A ja chętnie ci pomogę. Te świnie nie zostawiły mi zbyt wiele. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? No tak, nóż dawaj będzie to. Dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? O, pewnie. Jestem chętny. Wezmę je. Dawaj. Dobra, teraz sobie nałożymy tę broń. I jedziemy na ostrą jatkę. Słyszycie moją pięść? Dobra. Tylko mnie osłaniaj. Jasne? A teraz czeka ich paskudna niespodzianka. Jedziemy na haksach. I mamy noża. Super wyposażenie jak na początek. No, żebyś ty się nie doigrał zaraz. Ale dostałeś. Już jesteś skończony. Dobra. Jakiś liścik miłos. Kurde! Ja chciałem sobie coś popatrzeć, poczytać, a ty już sobie idziesz. Miły jesteś. Nienawidzę cię. A cię dopiero zobaczyłem po tych kilku miesiącach. Nie powinieneś tu przychodzić. 30 dni to było. Jebot! Jednego ubiłem! Pięknie! Zasłużyłeś to jest teamwork. Tak się no to współpracuje. Mogli tak jest. Ze mną nie zaczynać. I ze mną przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Dobrze. Jakie zadanie? Fajnie. Bo cieszę się. Muszę się dostać do miasta. Później. A później? Nie wiem tylko jak mam zdążyć. Na co? A co ze mną? Na randkę? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Ja. Dzięki to. Temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Oho. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Super. Naucza tam całymi dniami. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? No dobra, nie przynudzę. I jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządną. Spieprzaj mi z wieśniaka. Inaczej wezmą nie cię no, za bandytę. Tam masz. Pogadam tu jest parę monet. Jej, zasiłek dostałem. Żartuję. Możesz mnie czegoś nauczyć? O kurde, zasiłek. Pewnie. Przecież wiesz. Oj chłopie, nieźle cię przegonili. No. Niczego nie pamiętasz, prawda? Tak mnie na bitki przerobili, że teraz wyglądam jak kurczę, nie wiem, bagietka. Chcę się czegoś od ciebie nauczyć. Pewnie. Co tam co możesz wiedzieć? Mnie nauczyć? Broń jednoręczna, łuki i skradanie się, ale ja nie mam niestety punktów nauki, dlatego nic się od ciebie nie nauczę. Z czym poszukam tego, przeszukam bandytę. O, tu ma zawinięty list, zapieczętowany. Tu chcę zobaczyć co? My face, bitches! No nie, takiej twarzy nie mam akurat. Kitki mi się nie chce nosić, choć mam długie włosy. Wiadomość na dziś.
Zatrzymujcie wszystkich, którzy przyjdą od strony gór. Jeśli ktoś przekroczy przełęcz, będzie to prawdopodobnie pewien starzec. Nie dajcie się zwieść, to niebezpieczny mag. Miejcie na niego oko. Może się z nim skontaktować człowiek, którego szukamy. Wraz z tym listem otrzymujecie 30 sztuk złota. Kolejne 30 otrzyma osoba, która go zabije. Głowę przynieście do starej kopalni. D. What? Who is D? Kto to może być? Zgadujcie w komentarzach. Jak ktoś zgadnie, to dostanie supa. Przeszukamy sobie skrzyneczkę. O, pięknie. Jakiś łuczek. Pewnie też początkowy. I 15 strzałek. Dobrze. Zakończymy już tutaj nasz pierwszy odcinek z Gothica 2. Myślę, że wam się spodoba taka seria na moim kanale. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam w tej przeepickiej muzyce i fajnym klimaciku. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się, na razicho!